Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Zbilansowana dieta dziecka. Dzieci intensywnie rosną i rozwijają się. Potrzebują zdrowej i zbilansowanej diety, która zagwarantuje im prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy, czyli zdrowe ciało i sprawny mózg. Co oznacza zbilansowana dieta? To takie skomponowanie posiłków, by dostarczały różnych niezbędnych składników odżywczych. Planując dobrą dietę, warto posłużyć się stworzoną przez ekspertów piramidą żywieniową. Na samym dole piramidy jest aktywność fizyczna, która pozwala na utrzymanie dobrego zdrowia. Na kolejnych piętrach znajdują się produkty zawierające różne składniki odżywcze. Na dole piramidy znajdują się produkty, których powinno być w diecie najwięcej, a na szczycie te, które należy jeść w mniejszych ilościach. Białka należą do podstawowych składników odżywczych. Znajdują się zarówno w produktach zwierzęcych, jak i roślinnych. Produkty zawierające białka pochodzenia zwierzęcego to mleko i produkty mleczne, mięso zwierząt i jego przetwory, ryby, drób i jaja. Białka pochodzenia roślinnego to głównie nasiona roślin strączkowych, o których warto w diecie pamiętać. Białka stanowią podstawowy element budujący organizm. Węglowodany są głównym źródłem energii dla organizmu. Te zdrowe występują w produktach otrzymywanych z różnych zbóż, np. w pieczywie, różnych kaszach, makaronach i płatkach. Należy uważać, by nie spożywać za dużo węglowodanów, zwłaszcza tych niezdrowych, które znajdują się w słodyczach. Tłuszcze dają energię oraz są źródłem istotnych dla zdrowia niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. To ważny element, od którego zależy m.in. prawidłowa praca układu nerwowego. Źródłem tłuszczu zwierzęcego jest masło, smalec, mięso i przetwory, ryby, jaja i produkty mleczne. Natomiast tłuszcze roślinne to głównie oleje jadalne, ale także orzechy, pestki i nasiona. Dzieci powinny jeść częściej tłuszcze roślinne niż zwierzęce. Witaminy i składniki mineralne to substancje, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmów dzieci, wpływając na pracę różnych narządów i układów, np. serca, skóry czy mózgu. Witaminy znajdują się w różnych produktach, przede wszystkim jednak w warzywach i owocach. Witaminy i składniki mineralne pomagają także wzmacniać odporność i chronią przed wieloma chorobami. Woda jest bardzo potrzebna, by organizm mógł prawidłowo funkcjonować. To jeden z podstawowych składników, który należy dostarczać regularnie i w odpowiednich ilościach. Jeśli nie pije się wody, to można się odwodnić, co powoduje gorsze samopoczucie, osłabienie, gorszą koncentrację i zmniejsza możliwość uczenia się. Przy większych niedoborach wody mogą pojawić się poważniejsze dolegliwości. Dzieci powinny wypijać przynajmniej 6 szklanek wody dziennie. Piramida zdrowego żywienia pokazuje, co należy jeść, by być zdrowym. Dzięki niej łatwiej jest zaplanować i przygotować zdrowe i smaczne posiłki. Z jakich części składa się piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej? Jakich ważnych składników dostarczają różne produkty umieszczone w piramidzie? Które piętro jest największe i dlaczego?